Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, czwartym odcinku, a w sumie czwartym rozdziale kampanii elfów Warcrafta III. I teraz chciałbym was od razu bardzo przeprosić, bo jest wtorek, teraz kiedy nagrywam, i jest godzina 11:30. I jak dobrze widzicie, to dzisiaj ten odcinek nie jest o 11:30. Minęło 1000 lat, odkąd patrzyłem na ciebie, Tyrander. Myślałem o tobie w każdym momencie mojej wędrówki poprzez przestrzenie szmaragdowego snu. Moje serce raduje się na twój widok. Tak się poderwa kobiety. Nie przerywałabym jednak twego snu, gdyby nie było to konieczne. We śnie czułem, że nasza kraina toczona jest zgnilizną. No czemu żeś nie wstał? A, i to jest moje drugie podejście, bo poprzedni odcinek nagrywałem w nocy, skończyłem go nagrywać koło pierwszej w nocy. I wiecie co? Spieprzyłem tam coś. Marnęło mi się XD. Niewątpliwie Archimonde będzie chciał przedrzeć Archimonde się na szczyt góry i zaatakować drzewo świata. Jeśli uda mu się wyssać jego energię, ten świat będzie zgubiony. Otóż to. Tylko o tym, by obudzić ciebie i pozostałych druidów. Druidzi pazurów spoczywają w kurhanach na końcu tej doliny. Jeśli zdołamy do nich dotrzeć, pojawi się szansa na powstrzymanie Archimonda i jego demonów. O, Archimond już troszkę lepiej. To by było na tyle, chłopcy. Odparliśmy ich. Przegrupujmy się w bazie i opatrzmy rannych. Okej, okay. Może być. I teraz sprawa wygląda tak, także walczą z nieumarłymi, że mniej więcej mamy po 2000 złota. A, zaraz powiem. Archimondem i jego sługami. To kundle i nic poza tym. To oni odpowiadają za śmierć Cenariusa. Prędzej zginę, niż się do nich przyłączę. Może masz rację, moja kochana. Tutaj założymy naszą nową osadę. Niech straże będą czujne. Podejrzewam, że spotkamy tu jeszcze obcych i nieumarłych. Oj, chybie. Ziewam. Retor Aman. Dobra, wyjeżdżcie drzewo, drzewa tutaj łupać, ziupać, czy coś. Bo bojownicy zaatakowali wroga. Słucham. Ojej, co by się stało? Natychmiast. Obozowisko troli. Za Kalindor. Troszkę więcej golda. A rzeczywiście, bo tutaj jest taka polanka. No dobra, to w sumie też spoko. Dobra. Tu pomiędzy będą latać, więc warto byłoby postawić to na przykład tutaj, w tym miejscu. Bo pamiętam to z poprzedniego razu, jak to robiłem. Albo nawet gdzieś tutaj w lesie, tak po prostu. Wy też możecie iść. Ej, ale nie idź tam. Ja nie chcę, żebyś tam poszedł, XD. Dobra. I teraz te drzewce stąd mają pilnować tych tutaj. Dobra. Drzewiec nie może się tu zakorzenić. Który nie może? Dlaczego? No to hop, zjedz to. Już może? Dziękuję. XD. XD. Dobra, jak tam z tą kopalnią? Już się robi. To jest właśnie priorytet, bo jak mówiłem, jest ograniczone, są ograniczone zasoby. Każda kopalnia ma około 2000 miejsca, więc to wcale nie jest takie fajne. I troszeczkę nam to utrudnia działania podejmowane, bo no trzeba co chwilę przemieszczać bazę, dlatego też budowanie budynków wcale nie jest takie multikulti spoko, nie? No ale dobra. Myślę, że jak tu byś zrobił coś takiego.
Anudora. Słucham głosu Elun. Dobra, coś takiego. Bogini wzywa. Dobra, jakoś to idzie. Dobra. Dobra. Co to jest ta gałąź? Aha, zwiększa siłę bohatera, no okej, lol. Dobra. Czy ktoś zagraża dzikiej? O, zniszczymy im. Tak po prostu. Tam raczej nic nie ma, ale możemy się przejść. Okej. Zrobimy za dwie sobie tutaj takie. Te driady też całkiem spoko są. Bogini wzywa. Okej. Wyczyścimy sobie mapę, bo to nam też dużo da. No już się kończy złoto. Rzeczywiście się kończy już złoto. Nasze surowce szybko się wyczerpują. Musimy. I dlatego też nie warto mieć tych dużych kosztów. Nowe oddziały. Tylko wówczas zdołamy dotrzeć do Kurhanów. Oświeć mą drogę, bogini. No to tak średnio coś porobisz. Tak piękny w okolicznościach przyrody. Dobra, może ty coś ogarniesz temat? W imię lasu. Słucham głosu Elun. Bezczeszczą nasz święty gaj. No to tak nie fajnie wyszło, ale spoko. Dobra, coś tam idzie. Dobra, poszło. Czy ktoś zagraża? Jedziemy dalej. Kontrol 1. Na Elun. Oświeć mą drogę, bogini. Mhm. I może sobie zboostujemy armię. Albo nie? No nie, bo po co? Czemu ty nie jesteś w pierwszym slocie? Zakładasz, że masz po prostu mniej życia. Jeszcze mniejszy level, nie? W tym sensie. Tak, w takim układzie tutaj chyba nic nie ma. Skoro ty się pchasz już tutaj. A, oni tam się biją z kimś. No dobra, spoko. Ktoś zagraża dzikiej puszczy. Aha, zablokowały nas lejenie. Natychmiast. No nieźle. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wola bogini jest. Tu się zrobi jeszcze jedna, a mamy dwa sloty, więc w sumie mogę zrobić sobie balisty, żeby mi niszczyły wieże z daleka. Bogini wzywa. To nawet nie jest głupi pomysł. I za chwilę przeniesiemy się na prawą stronę, bo widzę, że tu już właśnie z Goldem wola krucho. Bogini jest święta. Za Kalimdo. Nie ma nic. Może tu coś jest, halo? Wola bogini jest święta. Wola bogini jest święta. Nie da się tu wejść? No nie da. Natychmiast. Ale to coś takie demoniczne miejsce. Jest XD. Dobra, szybko trzeba oczyścić to miejsce, bo widzę, że już tutaj się robi dobrze. Dobra. Dobra. No zawaliła, no co zrobisz, no. No nic nie zrobisz, no. Czekajcie. Znam te furbolgi. To one uciekły z Ashenwal, kiedy zepsucie zaczęło się rozprzestrzeniać. No uciekły, a teraz może są zepsute. Nie udało im się uciec. Ty, to w sumie nie warto było robić tej misji, pomagając furbolgom, tak? Bo są chore. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Imię scenariusza. O! Enduli Reka. Ashteru Danador. Jak śmiesz! Thor Valanodora! Mhm. Coś tam. Aha, wszyscy umarli. Przedtem nie widziałem stworzeń tak agresywnych. A więc położę kres ich przekleństwu. Andu Falador! Dobra, trzeba szybko przemieścić armię. Znaczy armię, budynki. Nie armię, a właśnie budynki. To nam nic nie daje. Bo to nam nic nie daje z jednego tylko względu.
bo nie wiem co powiedziałem i teraz się zagubiłem w moich własnych myślach XD. No dobra, cokolwiek. Wyszło całkiem spoko, panie Albercie. Mówisz coś, nawet nie wiesz co. Dobra. Tu będą teraz ludzie mi chodzić i gitarę zawracać, no ale trudno. Tak, mus to mus. Jaką mamy teraz armię? Nie licząc tych dwóch siutków, to tak bez szału. Ale okej. Balisty, wy na razie możecie w sumie zostać nawet, bo nie jesteście mi aż tak potrzebne. Jak myślicie? Dobra, szkoda, że nie da się tego jakoś naprawić, bo bym chętnie naprawił tą... nieodkryta misja. Bo bym chętnie zabił to. Coś. Budynek jest gotowy. Na Elun. Tu są trole. O, i mamy tutaj leczonko. Okej, też spoko. Dobra. Podleczymy troszkę się i zaatakujemy. Czyżby sen przytępił moje zmysły? No możliwe, że jesteś tępy. Znaczy, że sen przytępił twoje zmysły. XD. Coś jest nie tak. Dobra. Bogini wzywa. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobra, pięknie idzie. Aha. No nieźle. No nieźle, po prostu no nieźle. Pierścień ochrony, bierz to. Bo katapulty mi niszczą, to jest ból w tym momencie. Dobra, chyba naprawią. Dobra, naprawią, to chodziło. Ładnie. Czy Driada ma ten pancerz taki, nie wiem, zwierzaka? W sensie... Tak, ona ma te, ten drugi rodzaj pancerza. Trochę lipa, bo ja nie lubię tego. Okej. Okej. Możecie jeszcze drzewce wyleczyć, tak myślę, że byłoby spoko. A potem do drzewka iść XD. Aha, nikt tu golda nie czerpie. To też trochę rak. No nie ukrywam, że nie. Ale dobra, już naprawiłem to. Naprawiłem własny błąd. I możemy jechać dalej. Porobimy te misje dodatkowe. Trochę ten odcinek może potrwać. No ale trudno, bo to jest naprawdę mimo wszystko konkretna misja. Tak mi się wydaje, skoro ją drugi raz robię. Dobra. Słucham głosu Elun. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Dwie. Kończy się złoto w naszej kopalni. Uj, jeden. Troszkę przymuliłem. Ojej, tu się bije coś porządnie. I mocno, a ja tak nie chcę. Bo mi umrą. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Dobra. Asztero Danador. Tor Valamodora. Dobra. Ashretor Ama. Dobra, robimy szybki regroup. O jest! No. Szybki regroup, żeby ładnie się tam podleczyć. Okej, okay, tu już widzę, że się miejsce zwolniło i od razu ktoś chce się wybudować. Tam stworzyć, to już mniejsza z tym. Ale faktycznie zadbamy o pancerze dla naszych. Tak dość solidnie. I następna baza jest tam dalej. To też będzie trzeba ogarnąć temat. Ale zanim to zrobimy... Ej, tu jest... Aha. Boże, ty raku, ty masz tutaj dwie dryady. O mój Boże, jak ja jestem głupi. Znaczy miło wiedzieć przynajmniej, w każdym razie.
że jestem głupi. Wybaczcie też, że jestem taki anemiczny i ospały, ale ja nie słyszę na moje lewe ucho. Prawe ucho. 50, 60, 70, 80 i 90. Hopla. Dobra, tu mam już zakolejkowane dość konkretnie. Na twój znak słucham głosu Elun. Cześć! Bogini wzywa. Dobra, prawie wszystko jest wyleczone. I teraz mamy dość konkretną armię. Nadal z średnią, żeby cokolwiek robić, ale w sensie, że atakować bazy. Ale jednak armia. Nadal jestem ograniczony przez to, ale nie chcę tego robić. Bo znaczy jeśli w kopalni w złote jest 2000 golda, tak? I ja to zaczynam wydobywać, to wtedy wydobywam 2000, ale jeśli mam koszta małe, to wydobywam 7 z 10 jakby, czyli 1400, tak? Dobrze kombinuję, 1400 złota. A jak mam duże koszta, to tylko 800 z 2000. To jest chyba najbardziej istotny element. I ból. Za Kalimdor. Bogini wzywa. Tor Falanodora. Ja i ta ziemia to jedno. Czy ktoś zagraża ci tej poszczęści? Dobra. Słucham głosu Elun. Anudora. Przysięgam do Tor Ama. Za Kalimdor. Bogini wzywa. Czekam. No i ciu. Szpony ataku. No to mimo wszystko. Zmieniłaś się, Tyrande. Się przyda tej pani. Wiele zostało w tobie miłosierdzia. No nie. Takie życie. Chciałam bronić tej ziemi, Furionie. Nigdy nie dane mi było spać spokojnie w czasie zagrożenia. Jeśli twoje nieustanne czuwanie rzeczywiście uczyniło cię twardszą, moja ukochana, to jest to zapewne część planu bogini. Tak. Zawsze jest plan bogini Run. Ale dobra, zostanie dodatkowe zrobione. No i spoko. Czy ktoś zagraża ci kiedyś? Enduli Retar. Aż Retar Ama. Dobra. No i trzeba przejść tędy. Ludzi zacząć tutaj ładnie podłupywać. Ktoś zagraża ci. Przed nami niebezpieczeństwo. Ojej, oj, się zaczęło. Musimy zachować wielką ostrożność. Tak będzie. Jestem gotowa. Wola bogini jest święta. Słucham głosu Elun. Aha, dopiero się bramy otworzyły. Okej. Okay. Ktoś zagraża ci tej puszczy. Ludzie. No trudno. Na Elun. Bogini wzywa. Tak się stanie. Atakować! Ojej, nie to. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Gdzie? Easy. Dobra. Tylko tu się trochę przyblokowali nasi. Dość nieładnie. Dobra, katapulty ładnie te budynki porobiły mi. O to chodziło. Bo bez tego byłoby ciężko. A tak, jest luzik. Okej. Chyba nawet nie straciłem żadnej jednostki, jak dobrze widzę. Także też spoko. Dobra, już pora wstać moje drzewa. O, ładnie. I ładnie panowie, czy w sumie czym są drzewce, no nie wiem. I ładnie idziemy sobie tutaj. Słucham głosu Elun. A tu nie było jeszcze jednej, no właśnie, jest jeszcze jedna wieżyczka. Mówiłem. Czy ktoś zagraża ci tej puszczy? Pięknie. Bogini wzywa. Okej, okay. Oj, za blisko to jest. Dobra. Te moje probki małe idą, też spoko. Dobra.
umysłu Elun. Widzicie, od razu już ten pancerz działa ładnie na wszystkie jednostki. Także też dobrze. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Teraz tak, gdy chciał się przedrzeć dalej, to tam po drodze będą takie dziwne rzeczy. Bardzo dziwne. Przez które będzie ciężko mi się przedrzeć. Chyba. Ale tego nie wiem dokładnie. Bo ostatnio spieprzyłem tę misję. Ona nie jest wcale aż taka trudna. Wystarczy trochę pomyślunku. W tych lasach roi się od nieumarłych. Dobra, to już jesteście pod kontrolą 1. Nieumarła. Wola bogini jest święta. A tu jest jeszcze kilka. Kontrol 2. Na spoko. Dobra, tutaj szybko chyć, zrobimy drzewko życia. Tutaj szybko chyć, przestawiamy was w tę stronę. Teraz tutaj chyć. Chciałbym powiedzieć chyć i chyć, ale jestem zbyt głupi na to. No ale trudno. Chyć i chyć, jednak zadziałało. Dobra, mamy kolejną osobę do armii. Nie ma zbyt wielu tych, więc porobimy kilka takich pań i zrobimy za dwie dryady. Oj, ciężko było mi to wymówić. XD. Byle nie przekroczyć również limitu 70 golda. Powinno być dobrze, bo teraz się zaopatrzyłem w te dwie balisty, które powiedzmy robią mi grę. Jako tak, co to jest? Aha, no dobra. Słucham głosu Elun. Oświeć mą drogę, bogini. Przekonały mnie. W tak pięknych okolicznościach budynek jest gotowy. Już się tutaj ładnie robi. A może zrobimy tak, że jednak tu będzie kontrol 1, a Furion będzie tej armii też. A skąd ludzie? Przecież zniszczyłem bazę ludzi. Lel. Ale wszyscy na tych nieumarych ładnie atakują, pyrkają tam. No ładnie. W każdym razie spoko. Dobra, mamy kopalnię. Oświeć mą drogę. Teraz, Albercie, nie spieprz tego. Co zagraża tym ziemią? Dobra, i lecimy. Katapulty, czy balisty w sumie. Mogę już tutaj gdzieś pójść, popyrkać. Przytępił moje zmysły. A my zaczniemy pyrkać nieumarłych. Bo troszkę ich tutaj jest. A każde przejście, to one się i tak odradzają, więc... Czyżby sen przytępił moje zmysły? Może mi troszkę armii zginąć, ale... Coś jest nie tak. Bogini wzywa. O nie! Co zagraża tym ziemią? Pamiętacie, jak mówiłem, że mam katapulty? Zaraz nie będę miał. O, kończy się. Spoko. Aha, no tak. Coś jest nie tak. Dobra, coś tutaj jest? Wilki? Może jest tutaj jakaś... O, nic tu nie ma. Ja i ta ziemia to jedno. Żałość nęcąc. Dobra, pięknie. Atakować! Zakalim do... Bo chodzi tu o to... Dobra, poradzam sobie. Żeby wyczyścić to na maksa, bo tutaj... Jak przeszedłem, miałem problem troszkę. I ta armia też taka trochę bez szału jest, ale dobra. Chyba sobie poradzimy. Dobra. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Okej, ładnie. Ja i ta ziemia to jedno. Za Kalimdor. Bezczeszczą nasz święty gaj. Czyżby sen przytępił okay. moje zmysły? Tu coś się dzieje. Co zagraża tym ziemiom? Anudora. Ja i ta ziemia to jedno. Anudora. Za Kalimdor. Okej. Ale się kurde skupiłem, nic się nie odzywam. Ktoś zagraża dzikiej puszczy. Bogini wzywa. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. To wygląda jak ta druga misja, nie? Ktoś zagraża dzikiej. Dobra, zrobimy to.
Może to spaczenie zejdzie i będzie spokój. Tak mi się wydaje, co? Przeklęta polana, dokładnie. Aby uratować las. Tak myślałem. Otóż to. Pięknie. Pięknie. Tylko trochę armii straciłem. Miejmy nadzieję, że ziemia uleczy się z tej przeklętej zarazy. Czyli rozumiem, że to tak wyszło całkiem spoko. Dobra. Armia się już tam tutaj robi. Też spoko. Coś jest nie tak. Wyszło całkiem spoko. Bo wcześniej nie zrobiłem tej misji. Za każdym razem jak przechodziły mi jednostki, to na nowo się... Te szkieletory, te wszystkie stworzenia robiły. Ani kroku dalej. Znaczy respiły, nie robiły. Kto usiłowałby tu wejść? I tak uczynimy. Dobrze. Żałosne kreatury. Spoko. Czuję ból na myśl, że kiedyś zwaliście się nocnymi elfami. Nie mam problemu, z góry będziemy ich tam zaraz niszczyć ładnie. Ziemia to jedno. Dobra, kopalnia się zawaliła, to też spoko. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Bogini wzywa. Coś jest nie tak. Oświeć mą drogę, bogini. Uuu, przechodzą ten. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Dobra, ale to są jakieś drzewa? No pewnie, że są. Zawsze są. Wstaniemy was. Dobra, trudno, jednak nie zrobicie ich. Mogłem ich zrobić do końca, ale... Ale krótko mówiąc nie, nie zasłużyli XD. Dobra. Bogini wzywa. Ja i ta ziemia to jedno. Tak się staje. Dobra, w ten sposób to zrobimy. Tu na górze coś było, chyba wieżyczki, które nas cisnęły. Otóż to. Mam katapulty, znaczy balisty. Ale w tym przypadku chyba to nie będzie aż tak potrzebne. No właśnie, bo drzewce są dość słabe. Dobra, pięknie. Wy stąd nie widzicie nic, ale gdybym tutaj puścił taką fajną jednostkę, byście zobaczyli więcej, co? I chyba to zaraz zrobimy. Dobra, chodź tutaj. I puścisz strażnika na to drzewo. Tutaj, 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 tutaj. A może na to? Otóż to. Nie masz zasięgu, nie? Szkoda. To będzie trzeba podejść tutaj w takim układzie. Bo moje balisty nie mają zasięgu, ale trzeba je chronić. Zniszczymy tego drzewca z daleka. On chyba nie będzie mu właśnie zasięgu na mnie. Także też spoko. No to już jest końcówka misji, także... Spokojnie. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Niech tak będzie. Ja i ta ziemia to jedno. Ojej, trochę się tutaj porobiło niefajnie. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Dobra, szybko rób ten drzewce daj. Dobra. Chociaż tyle dobrego się tutaj zrobiło, widzę. Dobra, szybko atakować. Bo trochę bieda się zrobiła. Ja i ta ziemia to jedno. Okej. Okej. No ładnie się spaczenie przyniosło na elfy. To by się spodziewał spaczenie u elfów. No nie? Dobra, let's go. Ostatnio na pałę przebiegłem. I spieprzyłem misję, bo to było trzeba zrobić, w sensie zniszczyć bazę. A ja sobie na pałę przebiegłem. Dobra, ale i tak wyszło całkiem spoko, jak tak patrzę.
No, okej. Dobra. No, postaw się. I koniec, wyrobiliśmy się w 30 minut, równo trwała misja, znaczy nagrywanie, więc misja troszkę krócej. Ale się rozciągam. Powstańcie, drapieżni druidzi, niech kruki burzy. Powstańcie, drapieżni druidzi. Ojej, udało się. Wybaczcie, że ja taki anemiczny jestem, to naprawdę jest nie moja wina. No, fajnie. Eshmala, mój bracia, Kalimdor raz jeszcze potrzebuje waszej pomocy, bowiem bliska jest godzina zagłady. Otóż to. Jesteśmy na twoje rozkazy, Shando Stormreach. Musimy wygląda tak samo. Pod ziemię i obudzić ze snu straszliwych druidów szponów. Aha, bo są druidzi pazurów i druidzi szponów, rzeczywiście. Ej, kontynuuj. Dobra, w każdym razie. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mówię, ten odcinek pewnie pojawi się koło 2-3, ja mam 2 mega uploadu, więc troszkę pokiju ten internet, ale to na pewno wszystko będzie dzisiaj wstawione. A na jutro odcinek postaram się jeszcze dzisiaj nagrać, bo mam dzisiaj o 18 kolokwium, a jutro o 9, o 10:15 kolejny, ostatni egzamin. No, to tak wygląda powiedzmy plan na dziś i jutro. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.